Disney razem z PlayStation przygotowało coś specjalnie dla młodszych fanów gier oraz świata Gwiezdnych Wojen. Ten oto fantastyczny zestaw PS4, w skład którego wchodzi oczywiście konsola, 1 TB oraz pad z limitowanej edycji z Darth Vaderem, gra Disney Infinity 3.0, kod na dodatkową zawartość oraz 3 figurki ze świata Gwiezdnych Wojen. Opakowanie jest nieco większe niż standardowo, a to dlatego, żeby mogły się w nim zmieścić wszystkie dobra, ale o tym za chwilę. Pudełko jest w ogóle bardzo ładne. Z tyłu znajduje się przepiękna grafika z postaciami ze świata Gwiezdnych Wojen z moim ukochanym Darth Vaderem na czele. Dołączony kod pozwala Wam na ściągnięcie 4 klasycznych gier Star Wars z PlayStation Store, a są to gry Super Star Wars, Star Wars Racer Revenge, Star Wars Bounty Hunter i Star Wars Jedi Starfighter. Standardowo w opakowaniu znajdziecie 1 karton, ale tutaj mamy aż 2, cóż za radość. Tym zajmiemy się za chwileczkę, najpierw konsola. I tutaj standardowo papierki oraz kod na dodatkową zawartość, o której mówiłam Wam wcześniej. Kable, bez których sobie nie poradzimy. Zasilający HDMI, kabel ładujący do pada oraz słuchawki. Pad, lśniący niczym hełm Vadera. Zastanawialiśmy się nad tym padem, dlaczego kolorystyka i ułożenie wygląda tak, a nie inaczej. I w końcu wpadliśmy na to, że nawiązuje on do panelu, który Darth Vader ma na swojej piersi. Konsola. Zobaczcie, jest moc. Konsola z tyłu matowa, z przodu błyszcząca, na froncie Darth Vader oraz wygrawerowane logo Star Wars. Konsolę mamy odpakowaną, przejdźmy do drugiego kartonu. I tutaj gra Disney Infinity oraz czytnik, ale jak on działa, to pokażę Wam za moment. I figurki, jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen i zbieracie gadżety, to lepiej usiądźcie. Zobaczcie, przepiękne, wykonane bardzo starannie, z dbałością o każdy szczegół. Księżniczka Leia, Luke Skywalker oraz dysk mocy. I na deser Boba Fett. Nawet Sarlacc nie był w stanie go zabić i znalazł się w naszym opakowaniu, a do końca grudnia jest on ekskluzywem, znajdziecie go tylko w PlayStation. Pokażę Wam na przykładzie tych figurek, jak działa czytnik. Gramy sobie na przykład Ahsoką i chcemy zmienić bohatera, to zdejmujemy ją i stawiamy Anakina. I on automatycznie pojawi nam się w grze. Jest. Starsi fani sagi mogą nie tylko pograć ze swoimi pociechami w grę Disney Infinity, ale również zawalczyć o galaktykę w grze Star Wars Battlefront. Moc jest silna z PlayStation, dlatego oprócz postaci, które tutaj widzieliście, dostępni są inni kultowi bohaterowie sagi, a dzięki Disney Infinity mogą oni wejść do świata Waszej gry, wystarczy, że zmienicie postać na czytniku. This is for the players.